Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj krótkie wieści z pierwszej linii frontu. Jest dzisiaj taki dzień, gdzie spływają różne, przeróżne, niesamowite bagi z przeróżnych, różnych miejsc. I po prostu aż mi ręce się trzęsą, bo widzę, jak coś nie działa i widzę, że nie wiem, jak to naprawić i widzę, że klienci są niezadowoleni. I to jest bardzo trudne, jak sobie poradzić z czymś takim, jak sobie poradzić z tym stresem, i nie wiem do końca, jak to zrobić. Są miejsca, gdzie mam zespół programistów, gdzie mogę z nimi się skontaktować i wtedy, kiedy jest coś niesamowitego, trzeba coś naprawić, są jakieś bugi, trzeba coś zrobić, jest ten stres, trzęsą mi się oczywiście ręce, ale wtedy używam takiej techniki, że zdzwaniam się z tymi ludźmi, z jedną osobą, dwiema, trzema i razem próbujemy rozwiązać problem. Jak tych problemów jest więcej, to wtedy oczywiście poziom stresu jest jeszcze wyższy, ale wtedy po prostu rozrzucam te zadania na różne osoby i tak w jakiś sposób próbuję sobie poradzić i też próbuję, żeby oni również pracowali ze sobą w parach albo w jakichś grupach, bo wydaje mi się, że razem łatwiej jest naprawić jakiś problem, znaleźć rozwiązanie oraz tak nie powiadamy sami, czujemy wsparcie tej drugiej osoby, nie jesteśmy całkowicie sami. Ale w sytuacjach, gdy to ja jestem całkiem sam, w właśnie takiej stresującej sytuacji, kiedy ja muszę coś na szybko naprawić, to nie mam zbyt wiele technik. Po prostu trzęsą mi się ręce, szukam zadania, które jest najważniejsze, najpilniejsze teraz do naprawienia i próbuję się na tym skupić, ale jest mega ciężko, jest naprawdę bardzo ciężko skupić mi się na takim zadaniu, kiedy po prostu się stresuję. I czasami najlepiej jest mi przejść się chwilę, napić się wody, jeszcze raz usiąść do tego problemu, jeszcze raz przeczytać, albo po prostu siedzieć i się stresować. I tak często też jest, że po prostu siedzę, stresuję się i próbuję naprawić. Więc ja wracam szybko do pracy, a tutaj próbowałem troszeczkę ochłonąć, moje serce bije już troszeczkę wolniej, więc wracam do roboty. Sobie bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś ciekawego właśnie tą poradą o tym, żeby łączyć się w pary albo zdzwonić z zespołem. Ale może nie masz zespołu i tak jak ja po prostu siedzisz i widzisz, jak produkcja płonie, a ty stresujesz się, a ręce ci się trzęsą. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za twoją uwagę i serdecznie zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału.